gwarancją jest piękny wygląd i szczupła sylwetka. I myślę, że przy pomocy specjalistów w tym programie, do którego zostałam wybrana, osiągnę to. Osiągnę swój cel, czyli zgubienie wagi, no i troszeczkę poprawienie swojego samopoczucia. Ja tak jak tutaj wspomniałam na wywiadzie, nie jestem takim przysłowiowym pączkiem i niektórzy mogą się zdziwić, dlaczego tutaj jestem. 7 miesięcy temu urodziłam syna. Moim minimum to jest zrzucenie kilogramów, zbędnych kilogramów po ciąży drugiej, a maksimum to minus 10 kilo, czyli wrócenie do figury sprzed obydwu ciąż. Myślałam, że nie mam żadnych szans. Nagle dostałam telefon w piątek, że jestem jedną ze szczęśliwych osób. Dostałam się do dziewiątki. Bardzo się ucieszyłam z tego wrażenia. Zapomniałam i kartki z adresem, z godziną, także przyszłam na kasyk. Spóźniona po prostu. Znaczy nie, za wcześnie. Pan powiedz jeszcze raz. Moje koleżanki namówiły mnie do tego, zmotywowały. Nie oponowałam długo, nie opierałam się i tak trafiłam do tego programu. Tym jest to dlatego, że stwierdziłam, że po prostu czas na zmiany. To hasło to mi się bardzo podoba. I to jest taki czas dla mnie. Zawsze do tej pory poświęcałam się dla innych, pomagałam innym, nie mając czasu dla siebie. Tak naprawdę to zmotywowała mnie koleżanka z pracy, która stwierdziła, słuchaj, ty zawsze narzekasz, zawsze płaczesz, że masz za dużo kilogramów, to ci nie pasuje, to ci nie pasuje. Jest taka akcja, wielka grudziącka metamorfoza, zgłoś się. Stwierdziłam, dobra, mam czas, zgłoszę się. I później mi się pyta, słuchaj, zostało tylko parę godzin dzisiaj, 23 jest koniec zgłaszania, musisz wysłać formularz. Jeżeli chodzi o maksimum, no to wiadomo, chciałabym nosić rozmiar 38, prawda? Natomiast minimum to dobra zabawa, poznanie nowych ludzi, no i to tyle. Znalazłam się tak naprawdę przez przypadek, ponieważ wieczorem, kiedy już moje dzieci spały, miałam chwilę wolnego czasu, weszłam sobie na Facebooka i u jednego wśród znajomych znalazłam informację na temat wielkiej grudziąckiej metamorfozy. Kliknęłam, rozwinęłam, polubiłam i wysłałam zgłoszenie od tak. Po prostu nawet nie wierzyłam, że coś może to dać, że mogę się dalej dostać. A że mam duże poczucie humoru, że zrobiłam to też po części dla zabawy. No i okazało się, że byłam jedną z faworytek, zostałam w sobotę zaproszona na rozmowę i podobnie tutaj, tak jak koleżanki, z 9 osób znalazłam się wśród szczęśliwej trójki. Moje oczekiwania, wielkie oczekiwania oczywiście, na pewno bym chciałam być piękna, zawsze było takie moje marzenie, takie ukryte marzenie, chciałam zgubić kilogramy, mam ich na to, co prawda widać, to jest taka była moja walka, w sumie od zawsze się odchudzałam, nigdy nie miałam takiej motywacji, takiej siły w sobie. Po prostu ja potrzebuję takiej osoby, która będzie miała nadzór nade mną, będzie kontrolowała, będzie sprawdzała, ja to po prostu będę silna, wytrwam w moim celu i zgubię te kilogramy. Ćwiczenia będą dopiero we wtorek, jesteśmy tutaj we 3 umówione na ćwiczenia, natomiast w poniedziałek masaż, no i dieta rozpoczęta we czwartek, bez podjadania, wytrzymam się. Bardzo fajne. Właśnie jak wspomniałam wcześniej, to, że pomijam godziny i nie mogłam znaleźć tego... Jeszcze raz. Są bardzo sympatyczne, dużo śmiechu, jury wesołe, kobietki tutaj pozostały dwie tak samo zwariowane jak ja, więc myślę, że będzie wesoło i fajnie. Sympatycznie, troszkę stresująco, ale nie było źle. Pierwsze wrażenie bardzo fajne. Właśnie jestem osobą zakręconą, więc tak przyszłam troszkę za wcześnie, pomijam godziny. Tutaj wchodząc do Naturhaus, zobaczyłam, że są w sumie fajna jest atmosfera. Osoby, które prowadziły casting, były bardzo, bardzo przyjazne, bardzo takie żartobliwe. Poznałam koleżanki, które też uczestniczą w wielkiej metamorfozie, bardzo fajne dziewczyny, więc stwierdziłam, że to będzie taka zwariowana trójka. Ja jestem szalona, one też są szalone, więc będzie wesoło. Na pewno nikt się nie będzie nudził.